No i hej, no i cześć. Jesteśmy po jednym z dłuższych ranów, po dyranie od Vortexa. No, było ekscytująco, bardziej niż bym się spodziewał po takim długim ranie. I uwaga, mamy już 3028 zł, także idzie nam dobrze. Pierwszy dzień, lecimy do przodu, także oby tak dalej! Więc co my tutaj mamy tak w ogóle jeszcze wobec tego? Jak pamiętajcie, że jak wpłacacie, to możecie coś wygrać czasem. I dużo tych nagród jest. Widzę, że coś mi się wyświetliło. O, wyświetliła się moja ulubiona nagroda ostatnio w ogóle, bo jak teraz sobie wejdziecie na gsps.pl/nagrody, to możecie zobaczyć, że możecie wygrać mnie, czyli tą nagrodę, która się tutaj wyświetliła, bo jest tam mój awatar pokazany i mówię tak, o, można wygrać mnie. Także za 50 zł możecie wygrać sobie na przykład awatar od pianki. Wtedy się z nią skontaktujecie, ona wam jakiś awatar zrobi. Super jest, świetny, ja mam taki, jest przepiękny. Polecam bardzo serdecznie. Zdecydowanie jest to jedna z ciekawszych, myślę, nagród, które tutaj posiadamy. Także stwierdziłem, że wam się taką oto nagrodą pochwalę. Jest jeszcze nagroda, taka tutaj specjalna od nas, która się pojawiła, tylko nie widzę, nie mogę tutaj kliknąć. To wam po prostu podpowiem. Jak wiecie, pewnie grywamy w planszówki raz na jakiś czas tutaj na GSPS-ie i mamy też planszóweczkę do wygrania. Jest do wygrania taki oto egzemplarz, jeszcze nie wydania planszówki, BD Wil Carnival, więc jakbyście chcieli, to 50 zł i taką planszóweczkę możecie wygrać. Ona w ogóle jeszcze nie jest dostępna w ogóle do kupienia. Będzie niedługo dostępna na kampanii na Wspieram To, także możecie sobie tam zajrzeć. A taką planszóweczkę już wcześniej możecie dostać od nas, jak wpłacicie też 50 zł. Także taka oto gra planszowa też jest dostępna. Jak jesteście na evencie, można w nią zagrać też, także to jest też ciekawa opcja. Ale spokojnie, mniejsze nagrody też mamy, także jak płacicie sobie na przykład dyszkę, no to maskotka. Nie mam jej tutaj przy sobie, ale maskotka jest na przykład do wygrania. Mamy naprawdę tego masę. Więc możecie sobie zobaczyć, że będziecie, jest Mortyr 4. Bardzo dobrze mi poszło powiedzenie tego. A oczywiście mamy również licytację, chciałem o tym przypomnieć, więc jest Resident Evil, w tym momencie Romantic Strój, 143 zł od Enemiego i drugi strój zaraz za nim, Villain, 110 zł. Także możecie wybierać sobie, jak wpłacacie donacje, to możecie wybrać sobie na przykład, że chcecie, żeby Enemy biegał w stroju casual na przykład, który teraz ma 100 zł, albo w stroju hero. To jest zawsze opcja, jak wpłacacie pieniądze, możecie wybrać, na którą z licytacji chcecie te pieniądze przekazać. A pamiętajcie, mamy już niedaleko do celu, brakuje nam no niecałe 500 zł, żeby przebić GSPS 2019. Także pozwólmy, żeby dzisiaj ten cel był zrobiony, a ja tymczasem przekazuję was już powolutku w ręce Janusza, który widzę, że tutaj już kątem oka, że się przygotowuje z co golfem chyba. Widzę, że mi macha. Pomachał mi, odwrócił się. Także ja was oddaję do co golf i widzimy się następnym razem. Dobrej zabawy.
Siemanko, z tej strony Janusz, ja, witam was. Ja dzisiaj zaprezentuję wam grę What the Golf, albo inaczej Co do Golfa. I dzisiaj będzie akurat, nie wiem, główna część gry, tylko takie, można powiedzieć, DLC dodatek, który twórcy po prostu dali później niż grę całą. Mamy tutaj różne trzy dodatki, ale skupimy się dzisiaj na A Whole New World. Więc co? Możemy zaczynać za 3, 2, 1, rura. Tak więc na początku po prostu mamy prosty tutorial, żeby nie co działa. Oczywiście coś się stanie. To jest po prostu go, po prostu nie wiadomo co się stanie. Tu po prostu jest dziura, nie? Omijamy. Teraz to samo. No pewnie trzeba, jak będzie nie. W sensie będzie trzeba jak tego, tak samo, ale nie. Po prostu się zatrzymuj. O, nie trafiłem. Dobra. Skupmy się na... To jest dużo dziur, ale po prostu one się rozprzestrzeniają. No i mamy intro, to jest jakby taki tutorial. I co teraz? No zaczynamy z dołkami. Ja pierwszy, no pewnie chcemy celować, ale niestety, no kota musimy ocalić, więc po prostu damy obok, ale i tak spada dziury, więc... A tym razem... Oczywiście, jeśli mamy w pewnym poziomie są dwa różne dołki, to oczywiście nie będzie to samo. Bo czemu by tak samo robić? No i tu akurat trzeba poczekać, może... O, dobra, udało się, zapisz razem. A tu po prostu kartonem jesteśmy, no. Tu nie macie co się w ogóle tego, logiki nie ma, się, nie ma co szukać. Tu wszystko się dzieje niespodziewanie. Tu musimy akurat wazę złapać, okej. I teraz musimy jak najwięcej rzeczy skonsumować, żeby mieć odpowiednią, żeby dziura była odpowiednio duża. O, widzimy na dachu w kominie, tak, o, dołek, o. I proszę. Teraz co tu mamy? O, donut. Oczywiście, logiczne. O, co ma dalej? O. A teraz... O. Ciekawe, dobra. No, proszę się wsunąć. Próbujemy od innej strony. Dobra. Tak jak na maratonie zawsze musi się pewna rzecz wydarzyć, która się zdarza pierwszy raz. O dziwo. No, proszę się przynąć chodok. O, dobrze. No i teraz mam... Przynosimy się na plażę. I co można na plaży mieć? Piłka no, plażowa jakby. Wykorzystujemy. Okej. Okay. O, mamy dużo, dobra, to... Po prostu, która będzie najdalej, o. O, musimy uważać na... O, musimy uważać na klapy, tak? Warto zaprezentować. Okej, okay. Dobra. I też możecie od razu pisać na czacie, do jakiej to gry może być też powiązanie, bo też się też powiązać do różnych gier. Więc zachęcam do zabawy. Tu musimy ominąć... Okej, dobra, mamy to. A co za poziom? Ja ogólnie... O, dobra. Kiedy dziewczyna nie lubi speedrunów? Macie red flag było? Okej, dobra, musimy wszystkie ryby złapać. Dobra, mamy. Co teraz? Steruję po prostu... Hamon. Armata. Brakowało mi słowa. A teraz wyprowadzamy na spacer właściciela. O, nie. Dobrze, dzięki. O. Dobra, mamy kolejną sekcję. O, i tu musimy dziurę, tylko czasami... O, dobra, zrobię raz dziurę. Czasami ona, ta piłka lubi się odbijać jakoś śmiesznie i po prostu trafiamy w czubek drzewa. O, w czubek drzewa zamiast w dziurę. To oczywiście trzeba uciekać przed psami. O, trzeba koty uważać, tutaj most. Okej. Okay. Oczywiście, że hole in hole, tak, logiczne.
Tutaj mamy tutaj rowery, przeskakujemy przez dziury wszystkie. No, jeśli się nie zdarzy się domyślić, to oczywiście hole in wall to słowo hole specjalnie, bo to wszystko jest dziura, mamy dużo dziur, trzeba omijać wszystko. Więc no co, fantastyczny blok ścigalek. Możemy z samochodem sobie pojeździć. Dobra, co dalej mamy? O, musimy napełnić basen. I statkiem trafić, ok. Tu musimy złapać jamniki. Chyba tak się nazywa, to pies, nie pamiętam. Ok, i teraz flaga wyskakuje i wpada, dobrze. Ok. O. To jest dosyć ciekawy dołek, ponieważ tutaj się... To jest proste, nie? A teraz... Jednak trzeba flagą sobie pomóc. I to jak się nam uda... O, okej, okay, dobra. Dobra. O. Leci. Dobra, okej, okay, udało się. O. Lecimy dalej cały czas. O, to jest telewizor. Nienawidzę sterowania tym telewizorem, bo to... Nigdy nie wiadomo, co się stanie, ale okej, okay, udało się. O. To oczywiście praca zdalna, ale uciekamy. A i ogólnie ta gra jest strasznie szybko. O, dobra. To jest podchwytliwe, oczywiście dołek będzie przed nami uciekał. Tu wystarczy to przez timing. Okej, dobra, udało się. I... O, dobra, i tu trzeba lekko. Bo jeśli damy mocniej, to ona ucieka w lewo i tak naprawdę się bawimy, więc no po prostu trzeba tak leciutko dać. Okej. O, tylko trafić, dobra. O. Spider-Man, Spider-Rock, nie Spider-Man. No to mieliście Spider-Mana dzisiaj. A teraz co, musimy imprezę rozkręcić. Przepraszam za uszy, ale to po prostu gra tak zrobiła. Dobra, trzeba posprzątać i co? No można pozatańczyć, nie? Dobra, teraz możemy też się zamienić w DJ-a. Oczywiście najważniejsza rzecz. Okej. Okay. O, teraz... A, teraz jesteśmy słoikiem. I musimy uważać na wszystkie kamienie, na wszystko. To łatwo właśnie... Jeśli w cokolwiek trafimy, to rozbijemy słoik, to musimy od nowa zaczynać. O, dobra. Obaliliśmy psa. A teraz... O, jeśli szukać logiki, no. Po prostu rakieta. Chili dog. A trzeba poczekać. Okej, dobra. O, to może się... Nie, dobra. A to zrobimy normalnie. Okej. Jeśli oczywiście coś trzeba przeczytać, to można, nie? A można jak najbardziej. W takim razie skorzystam z okazji, żeby przypomnieć wam, drodzy widzowie, co tutaj w ogóle robimy. A mianowicie oglądacie GSPS 2023, czyli charytatywny maraton speedrunningowy, a podczas to którego zbieramy pieniążki na rzecz antydepresyjnego telefonu zaufania Fundacji Itaka. A tak więc cel jest naprawdę szczytny. Jeżeli macie ochotę dołożyć parę złotych od siebie, to możecie to zrobić niezmiennie na gsps.pl/wesprzyj. A serdecznie zachęcamy. Dzięki, Janusz. Dzięki również. O, tu akurat jest... No, zrobimy tak. Niesforne sterowanie strasznie jest, to po prostu track lubi się obracać jak chce, totalnie. Tutaj musimy ominąć. Okej, okay, dobra. Dobra, udało się. No to po prostu nawiązanie Star Wars, no to wiadomo. Okej. Okay. O, tu jest dołek. Jednak nie, dobra, to dalej jest podniesione. O, purwuk. Dobra, tu się... A, tu się zbliżamy do finału. No to... Szybko coś nam poszło. Dobra. Dobra, to... Już... To właśnie musimy gonić dołek tam, znowu uciec, no ale... W końcu go dorwiemy. A zrobimy szybko przysiadkę na rower. Okej, okay, tu rokiem.
Mogę nie trafić. O, nie trafiłem, dobra. Ajaj. A, przeskakałem przez wszystkie dziury, żeby nie wpaść oczywiście, wiadomo. To jest skakanie jest wolniejsze, więc po prostu staram się jak najmniej skakać. Okej, dobra i... Co może być po rowerze? No, oczywiście samochód, no. Wiadomo, ścigałki. Ej, omijamy wszystko. Wszystkie beczki, okej. Okay. Trzeba uważać. A, i można się przygotować na czas powoli, zaraz powiem, bo to już ostatni dołek jest. Ej, chmurą... I... Czas. No, także się dokopaliśmy. Co tu dużo mówić, no szybki dodatek. Dołków nie było zbyt dużo. No, ale co? Jeśli chcecie też zobaczyć poprzednie runy, był Relay, był Mystery Tournament. Więc zapraszam do obejrzenia wodów. Macie na kanale GSPS na YouTubie. I co no? No i co? No i tyle ode mnie, nie? To no, mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam na kolejne rany. Jeszcze event, dopiero pierwszy dzień eventu. No, macie jeszcze dużo czasu na oglądanie, no. No, tak więc na razie. I just gotta know one thing. Are you ready? No! I said!
dead or you run! Ale to się skacze, dzikusek. Co jest? No, a no kurde, faktycznie. Ej, dzikusek, ale dla fanów zrobisz jeden skok, co nie? No, musisz, sorry. Takie są zasady. No i tutaj właśnie... według jakby gry... Tyler skomentował blok ścigałek. Dokładnie. Ja ten głos przyjmuję i jestem lekko przerażony, ponieważ Oxide wpłaca 5 zł z komentarzem, którego nie wiem, czy ja będę w stanie zaśpiewać, zarapować whatever I can do with this. Bam, stigri, bam, stigri, bam, han, I got the old param, pam, pam, but I can feel 5, 4, diddly, bam, here I come, so Peter Piper, I'm hyper, then Pinocchio's nose, cause I'm the super color fragilistic, TikTok pro. Muszę przyznać, że robi wrażenie. Znakomite tempo. Ale to się skacze, dzikusek. Co jest? No, a no kurde, faktycznie. Ej, dzikusek, ale dla fanów zrobisz jeden skok, co nie? No, musisz, sorry. Takie są. Czy zawsze cię ciekawiło, po co są te wszystkie pliki w katalogu gry? I co w nich jest? I jak je przerobić? A może w sejwie jest za mało złota? Lub po prostu, w końcu chcesz nauczyć się korzystać z heksedytora? Zapisz się na jesienne szkolenia z plików binarnych i heksedytorów od Hexarkana. Od bitów i bajtów do struktur i narzędzi. A dla zaawansowanych, parsery i rozgryzanie nieznanych formatów. Taniej do końca sierpnia z kodem GSPS. Na szkolenia zaprasza prowadzący Ginveil Coldwind. Czy zawsze?